Jesteśmy na prezentacji S90. Powiedz mi, dla kogo jest ten samochód? Volvo S90 i w ogóle ten segment prestiżowych dużych sedanów to są samochody, które trafiają w Polsce głównie do firm jednoosobowych działalności gospodarczych oraz do flot. Jest to samochód, który ma spełnić funkcje reprezentacyjne, który ma być w firmie tym samochodem pracującym, ale dla wyższej kadry menedżerskiej lub dla właścicieli firm. I to właśnie dla nich ten samochód, do nich ten samochód adresujemy. A jaka jest konkurencja? Ten samochód jest konkurencją dla Mercedesa klasy E, dla Audi A6 oraz przede wszystkim dla BMW serii 5, dla tych trzech samochodów. To jest dokładnie ten segment, ta wielkość, te osiągi, te parametry. Czym będzie się wyróżniał na tle konkurencji? Jest kilka obszarów, których Volvo bardzo zazdrośnie strzeże. To będzie jak zwykle najbezpieczniejszy samochód w segmencie. To będzie samochód również lepiej wykończony od pozostałych, zwłaszcza w obszarze designu oraz wszystkiej całej dbałości o szczegóły, takich jak zastosowane materiały typu skóra, metal oraz całe wykończenie wnętrza. Także bardzo taką dużą przewagą będzie cały system sterowania multimediami, który będzie oparty o pięknie działający centralny ekran dotykowy. Również gdy chodzi o właściwości dynamiczne tego, jak pracuje podwozie, jak ten samochód się prowadzi, jak ten samochód przyspiesza, to jest też bardzo, bardzo wysoki poziom, który nasz Volvo S90 prezentuje. This is what I made of.